Cześć kochani, przed nami październik, który będzie niezwykle dynamiczny, bo w jednym miesiącu mamy przed sobą dwa potężne zaćmienia. Zaćmienie Słońca w Wadze oraz zaćmienie Księżyca w znaku Byka. Do tego jeszcze kilka planet zmienia znak Zodiaku. No i Pluton 11 października kończy retrogradację i zacznie poruszać się w biegu prostym i będzie popychał nas w kierunku naszego przeznaczenia, czyli północnego węzła księżycowego. Pluton do końca roku pozostanie w kwadraturze do węzłów księżycowych. Sprawdzając, jak radzimy sobie z kwestią naszego przeznaczenia, z kwestią dokonywania właściwych wyborów i słowem kluczem do tej kwadratury jest właśnie wybór. To rok wyboru, czy pozostajemy w przeszłości, hołdując starym paradygmatom, pozostając w starych układach i starym sposobie samorealizacji? Czy wybieramy drogę rozwoju? Czy wolimy zostać w bezruchu, skupiając się na byciu ofiarą sytuacji, ludzi, przeszłości? Czy odważymy się zrobić krok ku nowemu w kierunku samostanowienia, suwerenności i świadomości własnego, drzemiącego w nas potencjału? To bardzo ważne, abyśmy świadomie dokonywali właśnie tego wyboru każdego dnia. Abyśmy byli świadomi, na czym skupiamy swoją uwagę. Co wypełnia nasze myśli, jakie wypowiadamy słowa, bo to właśnie jest sprawą kluczową w tworzeniu naszej rzeczywistości. A to, jak tworzymy swoją teraźniejszość i przyszłość, zależy od naszego podejścia do przeszłości. Pluton, będąc w prawie pół roku w retrogradacji, sprawdzał, jak radzimy sobie z różnego rodzaju karmicznymi uwikłaniami. Czy naprawdę poczyniliśmy progres na drodze podnoszenia własnej świadomości i potrafimy patrzeć w przeszłość ze zrozumieniem, a co za tym idzie wybaczeniem. Bo kiedy przychodzi zrozumienie, widzimy wszystko z szerszej perspektywy i przychodzi też wtedy wybaczenie. I to wybaczenie zarówno innym, jak i, co bardzo ważne, sobie. Pluton, balansując na granicy najniższego potencjału znaku koziorożca i najwyższego potencjału znaku wodnika do listopada 2024 roku, pokazuje nam nasze uzależnienia od kontroli, od posiadania kogoś lub czegoś, od manipulacji i żonglowania własnymi wartościami dla zachowania kontroli i władzy. Dla każdego z nas podane jest to w odpowiednim wydaniu. Rozgrywają się sytuacje, które mają nam pokazać ten problem. Pluton to srogi nauczyciel, dla którego liczy się tylko jedno – rozwój. Szuka sposobu, aby ten rozwój w naszym życiu mógł nastąpić, nie przebierając w środkach. Jego zadaniem jest przygotować nas na to, co będzie miało miejsce w kolejnych latach. A jeżeli teraz będziemy zasypiać gruszki w popiele, to potem nie będziemy mogli już nadążyć za tą ogromną falą zmian. Bo zmiana to proces i aby mogła się dokonać na wielu poziomach naszego istnienia, musi być ugruntowana i musimy być na nią w pełni gotowi. Musimy też zrobić przestrzeń na tę zmianę, oczyszczając i odpuszczając, ze zrozumieniem i wybaczeniem. To proces nauki koncentracji na tym, co dla nas jest najważniejsze, bo bardzo łatwo można nas rozproszyć. Kiedy słuchamy dawki wyselekcjonowanych informacji chociażby, podawane w mass mediach, które mają na celu zastraszyć, załamać, zmanipulować. A proces Plutona to śmierć i odrodzenie. To padający grad, który niszczy wszystko, co jest zbyt słabe, żeby go przetrwać. Jednak przynosi drogocenną wodę, dzięki której może narodzić się nowe życie i zacząć się nowy proces.
w naszym życiu. A to, co zostało zniszczone, zostaje cennym nawozem dla rozwoju nowego. Pluton w kwadraturze do węzłów księżycowych popycha nas w kierunku rozwoju i naszego przeznaczenia, czyli północnego węzła. Ale to dla nas nowy, nieznany teren, którym trudno nam czasem wytrwać, trudno nam się tam poruszać. Dlatego tak łatwo zboczyć z kursu, szukać pośrodków, wymówek, żeby trwać w przeszłości. Czyli trwać w południowym węźle, bo tu czujemy się pewniej, tu mamy znany grunt. Choć w głębi duszy wiemy, że nie przynosi on możliwości rozwoju, tylko trwanie w stagnacji, w wycofaniu, poczuciu słabości i niemocy. Co ostatecznie może przynieść tylko destrukcję w tym wcieleniu. Tak przykładowo, mając węzeł północny w siódmym domu, mamy problemy ze stworzeniem stałego związku. W domu ósmym nie potrafimy czerpać wspólnych zasobów. W jedenastym współpracować z innymi, nie zatracając własnej indywidualności w tym wszystkim. A w dwunastym trudno nam otworzyć się na duchowość. Więc te działania Plutona są w dużej mierze niezbędne i wysoce regenerujące, choć trudno doszukać się w nich finezji. Ta energia zmusza nas do spojrzenia na nasze relacje z różnych punktów widzenia, na schematy myślenia i postępowania w aspektach uwarunkowanych właśnie przez miejsce, jakie aktywuje on w naszych indywidualnych horoskopach. Należy zdać sobie sprawę, że przejście Plutona do wodnika to potężna sprawa i miejsce w naszym horoskopie, w którym się to dokonuje, jest jednym z najważniejszych wydarzeń w naszym życiu. W życiu wszystkich pokoleń, które w tej chwili są obecne na Ziemi. Warto zatem mieć świadomość tego, gdzie ta energia manifestuje się w naszym horoskopie. I jakie tworzy aspekty z innymi ciałami niebieskimi? Na czym koncentruje swoją uwagę w naszym życiu? Ten rok upływa również pod znakiem przepracowania potencjału karmicznego. I ten proces jest wysoce podkreślony właśnie w październiku. Nasze karmiczne uwarunkowania wychodzą teraz z każdej strony. I domagają się naszej uwagi, domagają się działania. I zbliżające się zaćmienia silnie te kwestie zintensyfikują. 14 października mamy zaćmienie Słońca podczas nowiu Księżyca na 21 stopniu wagi. Jest to zaćmienie z południowym węzłem karmicznym, wysoce karmiczne. W koniunkcji z Merkurym i w kwadraturze do Plutona. Podczas tak potężnego zaćmienia Słońca to po prostu jak wciskanie resetu. To czas zresetowania naszych destrukcyjnych wzorców czy karmicznych uwikłań dotyczących relacji. I otwarcie się na coś dobrego, rozwojowego. Przynoszą tego więcej szczęścia i radości do naszego życia. To zaćmienie Słońca w Wadze jest częścią nowego cyklu zaćmień, który rozpoczął się w kwietniu tego roku. I w kwietniu mieliśmy zaćmienie Słońca w Nowiu w Baranie. I oba te zaćmienia będą ze sobą współpracować. Warto zatem wrócić myślami do kwietnia i przypomnieć sobie, jakie tematy były wtedy dominujące w naszym życiu. Co zaprzątało nasze myśli? Bo to zaćmienie prawdopodobnie rozwinie właśnie te same tematy i pomoże jakby wypchnąć nas jeszcze dalej, jeszcze bardziej ze strefy komfortu, w nowe miejsce. Nowe, ale mające dla nas więcej do zaoferowania. Tematem przewodnim tego zaćmienia może być sposób, w jaki odnosimy się do innych, ale również do siebie. Możemy czuć też pobudzenie w związku, które będzie aktywować ważne tematy lub po prostu będziemy przyglądać się sobie
jeśli chodzi o sposób, w jaki wchodzimy właśnie w relacje z innymi. Ponieważ cykl zaćmienia na osi waga-baran, tak jak wspomniałam, jest bardzo świeży, nowy. Prawdopodobne jest, że to początek większej historii, a kolejne zaćmienia będą ujawniać kolejne kwestie. To szeroko otwarte drzwi do nowego. Ale żeby mogło wejść światło przez te szeroko otwarte drzwi do naszego życia, musimy mieć na to przestrzeń i musimy być na to gotowi. Zaćmienia z natury nie są łatwe. Wymagają pewnego rodzaju poświęcenia, czegoś na rzecz czegoś innego. I tak 28 października mamy zaćmienie Księżyca w znaku Byka. I to zupełnie inna historia, inna energia. To zaćmienie jest zaćmieniem węzła północnego, więc wiąże się z możliwościami zrozumienia i dostosowania się do celu naszej duszy, jakie ona powzięła na to wcielenie. Jest to niezwykle potężne zaćmienie, ponieważ zamyka cykl zaćmień na osi Byk-Skorpion, który rozpoczął się w 2021 roku. Nadszedł zatem czas dokonania się cyklu. Będzie zatem podsumowywać ten okres czasu. Jak od tego czasu się rozwinęliśmy? Jak ewoluowało nasze życie? To były trudne lata dla nas wszystkich. Wszyscy mieliśmy okazję sprawdzić się w naprawdę trudnych sytuacjach, często ekstremalnych, i zintegrować te doświadczenia w sobie. Węzły na osi Byk-Skorpion nie należą do łatwych. Stanowią o naszych wartościach, o tym, co możemy poświęcić dla wygody, iluzji bezpieczeństwa. To cały rdzeń nas samych. To nasze podejście do pieniędzy, pracy, nasze przekonania dotyczące tego, na co zasługujemy, ile jesteśmy warci dla nas samych. Teraz ten cykl zaćmienia dokonuje się i przyniesie nam ostatnią, podsumowującą lekcję. Cykl dobiega końca. Jeśli coś opuści nasze życie podczas tego zaćmienia, należy potraktować to jako znak. Zaufać temu, bo ta energia pomoże nam pozbyć się i odpuścić to, co naprawdę ma odejść, abyśmy mogli swobodnie wejść w to nowe. Zaćmienie Księżyca odbywa się w koniunkcji z Jowiszem, w Byku w opozycji do Marsa i Merkurego w Skorpionie. To niesamowicie konkretna i dogłębna energia, wymuszająca wręcz na nas konkretne działania. W ramach tego zaćmienia możemy doświadczyć aktywacji tematów związanych z naszymi wartościami, z pieniędzmi, poczuciem własnej wartości. Będą aktywowane sprawy związane z naszą pracą, naszymi umiejętnościami i talentami. Może okazać się, że będziemy musieli ponownie zweryfikować to, co robimy. Czemu poświęcamy swój cenny czas? Jak zarabiamy pieniądze? Jakie wartości życia są dla nas najważniejsze? I zastanowić się, co chcielibyśmy stworzyć w swoim życiu w przyszłości. Wraz z zaćmieniem Księżyca coś w naszym życiu się definitywnie zakończy. Warto zastanowić się nad tym, co już czas pożegnać. Jaką część siebie chcemy też pożegnać z tym kończącym się cyklem. I otworzyć na nowe. Tak przedstawia się pokrótce energia zaćmień. Będę jeszcze o nich szczegółowo mówiła później. A w połowie korytarza zaćmień, 20 października, mamy niezwykle magiczny dzień. Słońce w znaku wagi łączy się w wzorowej koniunkcji z Merkurem. A kiedy Merkury tak czynnie uczestniczy w zaćmieniu Słońca, energia wyzwolona podczas tego wydarzenia szuka ujścia właśnie w atrybutach Merkurego. To potencjał wpływania na naszą rzeczywistość myślą, słowem i to zarówno tym mówionym, jak i pisanym. Ten
podwyższony potencjał Słońca z Merkurem w tak silnie karmicznej energii może pomóc nam zrozumieć i uwolnić wiele karmicznych umów i kontraktów. Ale również wesprzeć może nowe, nasze nowe cele i rozwój. Wykorzystanie tego potencjału ma miejsce tylko wtedy, gdy służy naszemu najwyższemu dobru i jest zgodne z drogą przeznaczenia, jaką obrała dusza na to wcielenie. Konkretny cel i wydajność są tutaj wręcz kluczowe, ponieważ pozwala uniknąć marnowania energii, jeśli nie przyniesie to korzyści. A w tym potencjale jest to najistotniejsze. Ta energia daje potencjał sukcesu tam, gdzie inni go nie dostrzegają. Ale właśnie tutaj o to chodzi. O niezależne działania, które posłużą tylko i wyłącznie Tobie. To wspaniała energia do pracy nad zadaniami, jakie przed nami stawiają właśnie zaćmienia. I tego dnia chciałabym Was zaprosić na webinar poświęcony właśnie tym cyklom zaćmień. Temu, który otwiera dopiero przed nami swoje drzwi na osi baran-waga i temu, który właśnie dokonuje się, czyli osi byk-skorpion. Będąc dokładnie w połowie tego korytarza energii początku i końca, kiedy Słońce łączy się z Merkurem, postaramy się wykorzystać ten potężny potencjał w najbardziej efektywny sposób. Dla każdego uczestnika przygotuję indywidualną analizę astrologiczną, zawierającą najważniejsze wskazówki dotyczące obu tych zaćmień, których potencjał będzie rozwijał się w naszym życiu przez kolejne pół roku, a tak naprawdę do 2 lat, kiedy dokona się cykl zaćmień na osi baran-waga. Spotkanie zakończymy jak zwykle medytacją, stworzoną przeze mnie pod ten konkretny potencjał energetyczny. A wszystkie szczegóły znajdziecie na stronie wenusowesprawyastrolog.pl. Oczywiście serdecznie Was wszystkich zapraszam. Jednak chciałabym podkreślić jedną kwestię, że ten potencjał Słońca z Merkurem w tym czasie jest dość wiążący. Więc deklarując się konkretną pracą energetyczną w tym czasie, tworzycie również zobowiązanie wobec całego Wszechświata, że będziecie tą drogą podążać. A Wszechświat ze swojej strony rusza ogromną machinę energii, żeby Was wesprzeć i żeby mogło się to dokonać. I ten potencjał będzie chciał się wydarzyć, bo żadna energia, która raz powstała, nie zniknie, dopóki się nie zmanifestuje. Dlatego rozsądnie należy z takiego potencjału korzystać. A warto, abyśmy wszyscy w tym czasie zadali sobie pytanie, jak możemy zrównoważyć swoje dążenie do niezależności, utrzymując jednocześnie bliskie kontakty z innymi ludźmi. Jak możemy kultywować głębokie relacje bez utraty własnej tożsamości. Kiedy Merkury wejdzie do znaku wagi, a będzie to już 5 października, wszystkie wagi otrzymają znaczny zastrzyk energii. Merkury jako planeta komunikacji i intelektu wejdzie do domu Wenus i pozostanie tam do 22 października, po czym przejdzie do Skorpiona. Więc nasze myśli od początku października będą skupiały się na tematach właśnie wagi, takich jak miłość, współpraca z innymi, relacje, związki, piękno, wartości życia. A wszystko będzie dążyć do równowagi, do balansu, do uczciwości i sprawiedliwości. Co więcej, waga skupia się na ludziach wokół nas, będąc znakiem przeciwnym do indywidualistycznego i asertywnego barana. Waga stara się zadowolić wszystkich, stawiając często zadowolenie innych ponad własne zadowolenie. Potrafi cofnąć się o krok, aby zachować spokój i spojrzeć na różnego rodzaju problemy z dystansu. I tak ze sprawą Merkurego w wadze nasze słowa staną się bardziej wyważone, będziemy ich bardziej świadomi.
Wyrażanie własnych opinii może zejść też na plan dalszy, dając możliwość dojścia do głosu innym. A dzięki temu możemy złapać zupełnie inną perspektywę, a też lepiej zrozumieć innych. Mając to na uwadze, jest to doskonały czas na prowadzenie wszelkiego rodzaju negocjacji, zarówno zawodowych, jak i tych osobistych, które pomogą każdemu poczuć się w pewien sposób wygranym, bo wadze nie chodzi o kontrolę, ani o przejęcie całej władzy. Tu chodzi o dzielenie się tronem, o współpracę, o pójście ramię w ramię. Waga wie, że praca zespołowa jest kluczowa i chętnie podejmuje się nawet poświęceń niezbędnych, aby mogło to zaistnieć. Relacje mogą nabrać w tym okresie szczególnego dla nas znaczenia, a my możemy bardziej niż kiedykolwiek skoncentrować się na uszczęśliwianiu wręcz partnerów i bliskich, ponieważ waga jest oznaką równowagi. I wtedy nasze umysły będą też szukać dokładnie tego w każdej dziedzinie życia, również w kwestiach finansowych i naszych zasobów. Wyzwaniem związanym z tranzytem Merkurego w znaku wagi może być tendencja do nadmiernego podkreślania potrzeb innych oraz taka kompulsywna nawet potrzeba szukania potwierdzenia i akceptacji w oczach innych. I zamiast podejmować własne decyzje, możemy oglądać się właśnie na innych. I na to warto zwrócić uwagę, bo niezdecydowanie jest często pułapką wagi, które może sprawić, że będziemy odbierani jako bardziej lekkomyślni albo nie mający swojego zdania. Musimy także pamiętać o powierzchownych zapewnieniach i długich, kwiecistych rozmowach, które pozwalają unikać wchodzenia w sedno sprawy. Jednak nie zapominajmy, że waga jest znakiem kardynalnym, inicjującym nowe. I celem Merkurego w wadze jest posuwanie rzeczy do przodu, wymyślanie nowych pomysłów, inicjowanie nowych rozwiązań, nawiązywanie kontaktów i rozmów, a dzięki temu osiąganie porozumienia i pójście do przodu. A 22 października Merkury zawita do intensywnego Skorpiona i umożliwi nam wszystkim takie głębokie nurkowanie w każdym podjętym wcześniej temacie. Z kolei 9 października Wenus po 4 miesiącach przejdzie ze znaku Lwa do Panny. I poczujemy tutaj sporą zmianę, bo kiedy Wenus przenosi się do Panny z królewskiego znaku Lwa, hasło zmienia się z bo jestem tego warta na bo zasłużyłam. I wprowadza ona bardziej ostrożne i krytyczne podejście do miłości, związków, pieniędzy, piękna, wartości, pracy, inwestycji finansowych, jak również różnych naszych zachowań. To czas analizy, czy otaczający nas ludzie mają pozytywny wpływ na nasze samopoczucie. Wenus jest w Pannie osłabiona. To naprawdę nie jest jej ulubione miejsce. Dzieje się tak głównie za sprawą zamkniętego, powściągliwego, krytycznego i skrupulatnego podejścia Panny. Też osoby z Wenus w Pannie mają dość wysokie oczekiwania i mogą mieć trudności w związku z tym, ze zrozumieniem i doświadczaniem bezwarunkowej miłości w swoim życiu, ponieważ wymagają tak wielu warunków i standardów do spełnienia. To zatem świetny czas, aby zastanowić się, gdzie możemy być zbyt krytyczni wobec siebie i innych zarazem. Czy okazujemy sobie wystarczającą ilość miłości i współczucia? Czy też często jesteśmy wobec siebie może zbyt krytyczni, zbyt surowi? Jest to idealny czas na zastanowienie się też, w jaki sposób możemy osiągnąć równowagę między służbą dla innych, a służbą sobie. Celem tutaj nie jest oceniać,
krytykować i porównywać. Nie jest wyglądać jak ktoś inny, ani być akceptowanym przez kogoś innego. Celem jest kochać i akceptować siebie takim, jakim naprawdę jesteśmy. A to trudne zadanie. A żeby to mogło mieć miejsce, musimy nauczyć się porzucać wszelkie nierealistyczne ideały. Ideały standardów piękna i przywiązania do profesjonalizmu, do perfekcjonizmu, czasami trudnego do spełnienia. Świetnym miejscem do tego procesu jest przyjrzenie się swoim natrętnym myślom i lękom. Skąd one się biorą? Co sprawia, że tak się czujemy? Jak możemy okazać sobie więcej miłości, akceptacji i przebaczenia? To są właśnie tematy Wenus w Pannie. A 12 października Mars wejdzie do znaku Skorpiona. Mars czuje się świetnie w Skorpionie. Jest starym władcą tego znaku. Tutaj, w tym stałym, potężnym znaku, Mars potrafi skierować całą intensywną energię i pasję, wręcz z chirurgiczną precyzją, na obrany przez siebie cel. I będzie z niezwykłą determinacją do niego dążył, nie zważając na przeszkody, trudy, a czasem też i na ofiary, które pozostawia po drodze. Mars w Skorpionie jest potężny i pełen pasji. Możemy skierować tę energię na tworzenie kreatywnych projektów, ale co ważne też, na realizowanie ich z determinacją i zaangażowaniem. Możemy użyć tej energii, aby uwierzyć w siebie i odblokować naszego wewnętrznego wojownika. Mars w Skorpionie fantastycznie rozpala naszą pasję, ale jest też bardzo uduchowiony. W Skorpionie Mars może pomóc nam być bardziej proaktywnymi, jeśli chodzi o wprowadzanie zmian i dokonania też wewnętrznej transformacji. Jeśli będziemy musieli sięgnąć głęboko i zanurzyć się w ciemną głębię nieznanego, aby zbadać to, co kryje pod powierzchnią, Mars da nam pewność i siłę, że możemy dać radę. To wręcz idealny czas na zbadanie ukrytych traum, które odsuwamy od siebie, bo wydają nam się zbyt trudne i bolesne. Wtedy możemy skonfrontować się z nimi. 22 października Merkury wchodzi do Skorpiona, jak już wcześniej wspomniałam, a następnego dnia wkracza w bramę Skorpiona Słońce. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich Skorpionów oczywiście. Słońce w Skorpionie przynosi pasję, namiętność i chęć transformacji, a Merkury w Skorpionie wprowadza konkret, wysoki intelekt i skupienie się na odkrywaniu ukrytych prawd. Słońce i Merkury w Skorpionie szukają zawsze odpowiedzi na ważne pytania i pragną wzrastać, pragną duchowego oświecenia. Wszystko jest wtedy głębokie, zintensyfikowane i doprawione szczyptą tajemnicy. To nie jest czas na pogaduchy czy powierzchowne spotkania. To jest świetny czas, aby pogłębić relacje samego z sobą, ale też prowadzić szczere rozmowy z innymi, pracować nad wzorcami swoich zachowań i uzdrawiać traumy. W tym czasie efekty tego typu działań mogą nas niesamowicie zaskoczyć. Kochani, stojąc u progu zaćmień, ważne, aby mieć tę świadomość, że stanowią one dla nas zawsze jakieś wyzwania, ale mogą być również niesamowicie wzmacniające. Zaćmienia pomagają nam iść naprzód, a kiedy zeszliśmy z jakiegoś powodu ze swojej ścieżki, którą wskazuje północny węzeł księżycowy, popychają nas, abyśmy szli drogą swojego przeznaczenia. Może to być tylko miłe objęcie ramieniem wszechświata, kiedy jesteśmy już na tej swojej drodze, ale może to być nawałnica, kiedy cały czas błądzimy po bezdrożach. Zmiana jest nieunikniona w naszym życiu. Ważne, jak do niej podchodzimy. Życzę Wam, kochani, zatem
samych wspierających objęć wszechświata, a kiedy wydarzy się już nawałnica bezpiecznego schronienia, które może nam dać wyższe zrozumienie i odpowiednia perspektywa. I tego Wam właśnie życzę. Na mojej stronie wenusowesprawyastrolog.pl znajdziecie niebawem kilka wskazówek i narzędzi, dzięki którym możecie efektywnie wykorzystać ten potężny potencjał. Zapraszam Was serdecznie. Owocnego października, kochani. Do zobaczenia.